Witajcie moi drodzy, witam was w kolejnym wideo, w tym świątecznym wideo. Postanowiłem je nakręcić, można powiedzieć, z jednego z powodów, dla których przyszedł do mnie króliczek po prostu, przyniósł mi prezent i chciałem wam się, można powiedzieć, pochwalić moim prezentem od mojego króliczka, od mojej żony i wam zaprezentować też ten produkt, który otrzymałem, a konkretnie dostałem w prezencie, zobaczcie, produkt marki Lea Classic Aftershave'a, ponieważ mam już od jakiegoś czasu, zakupiłem sobie krem do golenia z ich firmy i chciałem spróbować go po prostu w całym zestawie, więc wybór padł na to, żeby skompletować sobie taki zestaw, więc poprosiłem królika, jak już to takie coś, żebym miał komplet. I cóż, powiem wam szczerze, że jestem mile zaskoczony, mega szczęśliwy, mając ten zestaw, ponieważ powąchałem sobie te produkty i super, naprawdę super, super sprawa, ekstra zapach na letnie miesiące. Dopiję IRB i już wam tłumaczę dalej. Mam nadzieję, że wszyscy święta spędzacie dobrze, bo jeszcze dzisiaj drugi dzień świąt. Ja wczoraj znalazłem w koszyczku taki oto aftershave. Con sandalo, bisabolol, glicerina i mentol. Taki jest jego skład. I cóż, tak samo mam do golenia Crema de Aferter, czyli też z drzewem sandałowym, lanolinem, glicerynem, bisabololem, alantoiną i mentolem. Bisabolol to sobie sprawdziłem, co to takiego. Ekstrakt z rumianku. Powiem wam szczerze, że ostatnio, czyli przedwczoraj, mieliśmy historię, produkt z historią w tle, lecz to była historia dwóch ludzi, którzy wspólnie stworzyli coś, a tutaj trzymając w ręce te dwa produkty, naprawdę ma się w ręku ogromną hiszpańską, można powiedzieć, hiszpańską spuściznę produkcji w tradycyjnym goleniu. Gdy przeczytałem historię tej marki, można powiedzieć, dostałem aż dużych oczu, bo powiem wam szczerze, że jest ona warta poznania, ta cała historia, jaka jest otoczka tej historii, skąd to się wszystko wzięło, naprawdę, dlaczego Lea? Myślałem na początku, że Lea może od, tak jak Mercedes, od córki założyciela, a tu, no niestety, nie ma takiej opcji. Może najpierw pokażę, czym się będę golił. Jak klasyka gatunku hiszpańskiego, tak wziąłem klasykę gatunku włoskiego, czyli pędzelek z dzika firmy Omega w knocie 27 mm. Fajny, twardy pędzel. Idzie do wody. W tym czasie, jak go będę czytał, to on sobie namięknie. Mój Edwin Jagger od święta. Już wyciągam z żyletkami. Już go pokazuję. Edwin Jagger z głowicą D89 i żyletki. I żyletki Astra. Drugie golenie. Bardzo przeze mnie lubiane te żyletki. Bardzo mi służą, nie powodują u mnie żadnych podrażnień. Są naprawdę, naprawdę dobrym produktem. Nie wiem, może udało mi się trafić na dobrą partię żyletek. Mi naprawdę służą, nie podrażniają mnie, nie powodują mi wrastających włosów. Dobrze, także przeczytam wam historię tej marki, bo myślę, że jest ona warta poznania, ponieważ no, to jest ogrom czasu, jaki tutaj do nas to trafiło.
Na opakowaniu w bardzo przykuło mą uwagę logo. Zobaczcie, o, nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale w logo widać, że jest od 1823 roku. Czyli już ładnych set lat. Czyli tak, firma Lea powstała w 1823 roku, czyli kilkanaście lat później od tego, jak powstał Trufitt and Hill, czyli Hiszpanie tak naprawdę bardzo, bardzo niedawno, że tak powiem, w małym odstępie od siebie. Założona przez Juana Bernardo Lascaray, który przybywa do miejscowości Vitoria na północy Hiszpanii, nieopodal Bilbao oraz Pampeluny. Pampelunę znacie, jeśli ktoś z Was nie wie, odbywają się tam słynne na cały świat gonitwy byków. Wypuszczają na ulicę po prostu byki i ludzie przed nimi uciekają. Na pewno widzieliście to we wiadomościach. Zamierza rozpocząć produkcję świec łojowych. Czyli gość po prostu się przeprowadził do Witorii i zaczął produkować świece. Od tego się cała historia zaczyna. W 1855 roku potomek Juana, Casimiro Lascaray, zakłada w spadku fabrykę pod nazwą, i tu jest bardzo ważny punkt, La Estrella Alavesa, Gwiazda z Alawy. I stąd ta nazwa, nie córka, tylko La Estrella Alavesa. Alawesza. Bardzo przepraszam. Gwiazda z Alawy, czyli skrót. Czyli Lea. I kontynuuje produkcję świec oraz rozpoczyna produkcję mydła o nazwie Marfil. W 1885 roku, i to jest rok mniej więcej powstania właśnie tego kremu, którego dzisiaj będziemy się dzisiaj golić, Felix Lascaray zastępuje ojca w zarządzaniu firmą konsoliduje projekt przemysłowy. 10 lat później, w 1905 roku, fabryka Lea spaliła się doszczętnie. Rujnuje się wysiłek dziesięcioleci w ciągu jednej nocy, ale w 1907 powstaje nowa fabryka. Rozumiecie, to się wszystko działo jakieś 100 lat temu, po prostu niewyobrażalne rzeczy. Tam, gdzie była pierwsza, rozszerzając swe możliwości pionierskie w stosowaniu nowych technik chemicznych importowanych z Niemiec. I znowu ci Niemcy. Firma dzieli się na dwie części: destylację kwasów tłuszczowych i produkcję mydła. Na początku lat 20. XX wieku czwarta generacja rodziny Lascaraj pod nazwą Products Lea rozszerza swoją działalność, zaczynając od produkcji produktów do golenia. Czyli widzicie, tam w 1800, w którym były zaczątki produkcji mydła, czyli też pewnie produktów do golenia, ale tak naprawdę w latach 20., czyli jakiś 1920 rok, zaczęły się produkty do golenia, aby w przeciągu kilku lat stać się symbolem i odniesieniem produktów do golenia w Hiszpanii. Czyli to są, i jak widziałem stare zdjęcia takie właśnie z lat 20., reklamy tego, to właśnie tak wyglądały te produkty, które są dzisiaj. Dlatego jest to jest hołd tym latom 20., ta linia tych produktów, to jest taki hołd początków tej firmy po prostu. Pomiędzy 1973-75 fabryka zostaje przeniesiona na przedmieścia Vitorii, w której znajduje się obecna siedziba firmy Lascaraj. Lata 90. to rozszerzenie oferty produktów higieny osobistej. Obecnie szósta generacja rodziny produkuje w niezmienionej formie swoich przodków, będąc punktem odniesienia w sektorze golenia klasycznego i nowoczesnego na rynku hiszpańskim i europejskim. Także zobaczcie, to jest ogromna historia ludzi, rodziny Lascaraj, która zaczęła produkować, najpierw produkować świece, potem zaczęła produkować mydło, aż na końcu trafiła do produktów do golenia i któraś z rzędu zaczęła produkować produkty do golenia naprawdę dobre, ale już Wam mówię, ten produkt nie ma nic wspólnego, jeśli chodzi o
jakość z tym produktem. Ten produkt to jest produkt masowy. Mam w swojej kolekcji taką małą tubeczkę, bo byłem bardzo ciekawy. Jest to Lea produkt masowy. To jest produkt, jak widzicie, produkowany nawet do barbershopów. Ma na swoim opakowaniu słupek barberski. Jest to taki ich lider. Po prostu taniość, idziesz, kupujesz i się golisz. A to jest ukłon w stronę starych czasów. Coś specjalnego i coś wyjątkowego, co warto naprawdę przetestować. Mam w swojej kolekcji jeszcze twarde mydło. Nie w tym ładnym tygielku, tylko sam refill, ale na tamto mydło przyjdzie czas. Także zobaczcie, tak wygląda skład. Mam nadzieję, że wszystko dobrze będzie widać. Jest tego 3,5 OZ, czyli 100 gram. Tutaj tak samo jest cała historia tego kremu właśnie. Jest w takim ładnym, gustownym, twardym, kartonowym opakowaniu. Ale gdy rozpakujemy. O kurczę. Sorry. Gdy rozpakujemy, ukazuje się nam produkt, który przeszedł swoje po prostu w drodze produkcji. Widać, że jeden krem do drugiego się pouderzał i jest lekko pognieciona tubka metalowa, bardzo, bardzo twarda, porządnie wykonana. Zobaczcie, tak ona się prezentuje i tak ona wyglądała w tych latach 20. Także tyle o tym kremie. Także to jest produkt na pewno masowy. I to, jeśli chcecie spróbować, ok, spróbujcie, ale myślę, że Lea Classic jest naprawdę super rzeczą do wypróbowania. No i aftershave po goleniu. Także prezent od króliczka wielkanocnego, od mojej żony. Jak zwykle wszystko przełożyłem do Michy z Omega. Wycisnąłem po prostu troszkę tego kremu tak na oko. Nie cudowałem z nim w żaden sposób, żeby nie wiem, wziąć tyle czy mniej. Pędzel się moczy. Także zwilżę twarz. Oczywiście wszystkie linki do tych produktów, które używam, umieszczę wam pod filmem, byście sobie mogli zobaczyć, poczytać. Tak samo do głównej strony hiszpańskiej Lei. Zobaczcie, poczytajcie. Naprawdę, naprawdę warto. Kawał historii, kawał naprawdę historii tradycyjnego golenia, które warto poznać. Te produkty są z historią. W tle. Jeśli zapytacie mnie, czemu wybrałem krem na pierwsze spróbowanie tego. Kusi mnie ten krem już od dłuższego czasu na mojej półce, już stał przeszło pół roku, odkąd go zakupiłem. Tak naprawdę brakowało mi tego aftershave'a do niego. Sprzedający z jednego sklepów internetowych naprawdę polecał mi, powiedział, że produkt warty polecenia. Jak widzicie, objadłem się w te święta masakrycznie. Także mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Przejdźmy do wyrabiania piany. Zejdę na dół. Zobaczcie, krem ma taką bladokremową, lekko połyskującą konsystencję. Pędzel zmoczony. Myślę, że można zaczynać. Zapach tego kremiku po wyrobieniu, no. Na pierwszym akordzie są jakby cytrusy, ale na drugim jest właśnie to drzewo sandałowe.
taki słodki właśnie, lekko rumiankowy zapach, ale przede wszystkim jest taki zielony zapach, czyli zapach paproci, mchu. Naprawdę drzewo sandałowe z mchem tutaj sprawdza się w 100%. Piana gęsta, więc dajemy wody. Piana, jak widzicie, zaczyna się formować. Muszę powiedzieć, że zapach przerósł moje oczekiwania, jeśli chodzi o to. Myślałem, że będzie to taki prosty, zwykły zapach typu jakiś Old Spice albo coś w tym stylu, jak klasyka, no to może jakiegoś Old Spice'a. Tutaj nie, tutaj nie ma o tym żadnej mowy. Tutaj jest naprawdę zapach bardzo wyszukany, bardzo. Tak jak w przypadku było Stalliona, bardzo taki elegancki. Klasyczny po prostu. Damy kilka kropel na pędzel. I teraz jak wyeksplodowało, widać od razu, że lubi wodę. Także to tutaj przy wyrabianiu tego kremu nie ma co żałować wody. Co nam tutaj wychodzi? Zobaczmy. Powiem wam szczerze, że wyrabiam ten krem po raz pierwszy. Nie wiem, jak się on zachowa. Tego sobie też obserwuję, ale jak na razie konsystencja, zobaczcie, zacna. Już myślę, że mamy pianę ukręconą tutaj. Dzik dał radę w kilka minut. Także przejdźmy do golenia. Dobrze. Także zwilżę twarz jeszcze raz. I zarost dwudniowy, jak widzicie. Ten dzik jest tak delikatny, że naprawdę mogę nim sobie kółka po twarzy pokręcić. On mi żadnej krzywdy nie zrobi.
włosek. No powiem szczerze, że uczucie na twarzy jest niesamowite. Z jednej strony mentol czuję, delikatnie chłodzi. Z drugiej strony jest ten taki fajny, otulający sandałowo jakby zapach. Dodatkowo te mchy. Naprawdę. Coś niesamowitego. Idzie gładko. Co zauważyłem? Słuchajcie. Tą stronę, jak ogoliłem, czuję takie fajne chłodzenie, ale kurczę, no takiego czegoś nie miałem. Jak piana nałożona była, to nie było czuć takie delikatnie ten mentol, a teraz czuję, to jest taki fajny chłód na twarzy. No to tego się nie spodziewałem. No tak samo tutaj, teraz jak zgoliłem, czuję chłód, jakby mi ktoś lód przyłożył do twarzy. Ale bajer. Słuchajcie, mega produkt. Twarze po nałożeniu piany nic mnie nie szczypie, czuję fajny taki chłodek na twarzy. No, no cudo, takiego czegoś jeszcze nie odczuwałem, nie, z efektem zamrażarki. Pamiętam, że miałem jakiś produkt mentolowy typu tam proraza zielona, ale ono nie powodowało czegoś takiego. No, powiem wam szczerze, Hiszpanie dali radę, naprawdę. Jestem mile zaskoczony. A dwa, że piana fajna, wartościowa wyszła. Cały czas czuć to fajne chłodzenie na twarzy, jakby kurczę, nie wiem, tak, takie coś po prostu innego. No miałem już różne, naprawdę różne, przeróżne, ale takiego czegoś jeszcze nie. Piana, zobaczcie, jak niczym śmietanowa.
Wyciśniemy to, co w pędzlu. Taki mały eksperyment przy okazji. Ale odczucie na twarzy, ja jestem w szoku. Ja jestem po prostu w takim szoku, bo z jednej strony zapach, który fajnie odświeża, a z drugiej strony mamy tą ciężkość drzewa sandałowego i mchu. Szok. Szok. Po prostu szok. Maszyna idzie sama praktycznie. Oceniam jakość produktu naprawdę dobrze, jak za krem, który kosztuje 25 zł. Nie dostaniemy takiej jakości za 25 zł nigdzie. Ja nie chcę wiedzieć, co się będzie działo, jak ja nałożę tego aftershave'a. Pamiętajcie, jabłko Adama zawsze na przełyku. Najlepiej jest je ogolić. Zostawia ekstra pocisk, można sobie spokojnie golić na twarzy bez piany. Powiem wam szczerze, mam tak delikatną skórkę. Produkt bardzo, bardzo ciekawy i bardzo, bardzo polecam wam go. Naprawdę jestem mega zaskoczony. Pędzel na drugie, by jeszcze coś zostało, także można sobie to na twarz spokojnie nałożyć jako balsam. Zobaczymy, co się będzie działo. Jak na razie mchy, porosty, drzewo sandałowe i lekka cytrusowość. Z fajnym chłodzeniem. No, na hiszpańskie upały. Taka u nich jest ze 40 stopni, nieraz w cieniu, jak pokazują w telewizji. Więc to jest coś niesamowitego. Się nie dziwię, że jest to potentat na rynku hiszpańskim. Za tym idzie. Myślę, że Hiszpanie bardzo, bardzo chętnie sięgają po te produkty. Umyję oczywiście w tym czasie pędzel. Wytrzeć pędzla i
będziemy zmywać i nakładać aftershave'a, na którego tak naprawdę się już nie mogę, no nie mogę się go doczekać, bo czuję, że to będzie odkrycie sezonu. Pędzla zawsze radzę dobrze wytrzeć w ręcznik, by on już był, jak widzicie, dobrze osuszony wstępnie. Bardzo fajny edycja. To jest edycja dla ProRazo, ale jest to zwykła Omega. Można ją dostać w normalnej, regularnej ofercie. Także serdecznie Wam go polecam. Fajny pędzel dzika, który nie zrobi nam krzywdy. I cóż, zobaczcie, jedyny minus jaki jest, masę osadu na maszynce zostało i w zlewo zmywaku tak samo. Także zostawia, jest bardzo, bardzo mocno osadowe to mydło. To jest można powiedzieć minus tego, ale od czego są produkty do czyszczenia takich rzeczy. Fenomen. No, wiem, że przeżywam dosyć mocno, ale jestem mile zaskoczony. Naprawdę rzadko mi się zdarza taki produkt. I już jestem pewien, że zagości on na pewno częściej na moich goleniach, których oczywiście no, nie będę nagrywał, bo bez sensu, ale zostaje fajny, tłusty film na twarzy. Że może troszeczkę dla niektórych to mało miarodajne, bo powinienem współtubki zużyć, żeby się na ten temat wypowiedzieć, ale myślę, że tutaj jestem w stanie powiedzieć od razu super, super krem, jak za 25 zł nie macie naprawdę nad czym się zastanawiać. Dobra, przejdźmy do aftershave. Zobaczcie, minimalistyczne pudełko, tutaj nie ma żadnych fajerwerków. Taki jest skład. Są na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie są ich filmy. Tutaj jest dodatkowo historia. Oczywiście wszystko zapakowane w bardzo gustowny kartonik. Dodatkowo z ochroną. Z ochronnym kartonem w środku. Zobaczcie, sam aftershave. No nie prezentuje się jakoś nie wiadomo jak. Po prostu zwykły taki kwadraciak szklany z czarną zakrętką. Trząśniemy go troszkę, niech będzie wstrząśnięty, nie mieszany. Zobaczcie jak w akwarium. Z koreczkiem. Ło, ale leci. Woda, a w ogóle nie czuję, że woda. O, ale jaki zapach. Prawie jakbym serum jakieś nałożył. Nie. No takie coś. I ten sandałowy zapach klasyczny. Dodatkowo lekka cytrusowość, bo jest tam troszeczkę cytrusu w tym czuć. Ale przede wszystkim paprotki. Paprotki czuć taki mchowy zapach. Żadnych podrażeń, nic mnie nie szczypało, więc kurczę, powiem Wam szczerze. Polecam. Polecam zestaw w zupełności na 100%. Dobra, nie przedłużam, bo zachwytów nie ma końca, ale poezja na twarzy. Dobrze, naleję sobie yerby. Życząc Wam
udanej reszty dnia, udanej reszty świąt. Polecam wam Le, naprawdę, ho, zrobiła na mnie piorunujące wrażenie i zapach. Cudo. Także trzymajcie się do następnego golenia, a następne golenie już niedługo. Cześć.